Strawberry cream. Dzisiaj jest... Nawet nie wiem, co dzisiaj jest, szczerze mówiąc. Wtorek. Dla mnie już i tak jest bez większego znaczenia, jaki jest dzień tygodnia. Ostatnio chciałem coś załatwić. Dzwonię do faceta w niedzielę. Facet odbiera, mówi, że jest poza biurem. Mówię, czemu jest poza biurem? Dopiero później się zorientowałem, że jest niedziela i kurwa, nikt nie pracuje. Więc jest wtorek. Nie powiem wam, która jest godzina, bo będziecie mnie oceniać. Plan na dzisiaj, takie dwa są główne punkty, wokół których będzie zbudowany ten dzień. To jest siłownia, trening na siłowni. Drugim z tych elementów jest pójście do muzeum. Dzisiaj są darmowe wejściówki, nowe muzeum w Gdańsku. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien, czego to jest muzeum. Nie sprawdziłem, trochę się nie przygotowałem. Ale tak, podobno jest fajne i wyciąga mnie tam Karolina, moja dziewczyna. Bo bez niej prawdopodobnie nigdy bym tam nogi swojej nie postawił, jeżeli bym nie musiał. A tak, jest jakiś powód, zabiorę też was. Także zobaczymy, jak to wygląda. I poza tym nie mam żadnych innych planów. Takich konkretnych. Także wokół tego będzie bazował dzień. Zobaczymy, jak wyjdzie. Miała być scenka zaplanowana, fajna, ale nie wyszło. Pan mnie zapytał o to, czy mu zrobię zdjęcie. I teraz, jeżeli będziecie kiedyś przechodzić kiedykolwiek pod Halą Oliwią, to musicie uważać, bo to wszystko to są gołębie, które tylko się czekają, się czają na to, żeby wam nasrać na łeb. I co najśmieszniejsze, one są wszystkie dupami odwrócone, więc to one są też strategicznie rozmieszczone, bo jest na tym rogu i jak przechodzisz spod tej strony, to już gotowi są. Dają sygnał i na ciebie srają i później jak jesteś tu wzdłuż, to nie masz szans uciec, bo one jeszcze biorą pod uwagę, w którą stronę wiatr leci i każdy sra w inną stronę i w ten sposób po prostu nie uciekniesz, więc trzeba iść z samego brzegu tu, więc wtedy już one są bez szans. Respect for these competitors. Make no mistake, I am cocky in prediction. I am confident in preparation, but I am always humble in victory or defeat. I say I'm everything and more, and you can't tell me any different. You knew rap is cool, but you far from competition. Tym razem trening zacząłem od robienia mięśni brzucha i od razu wam się chcę do czegoś przyznać, że ostatnimi czasy naprawdę zaniechałem treningi brzucha. Po prostu w ogóle praktycznie nie robiłem tych mięśni. Tyle co pracowały przy jakichś ćwiczeniach jako mięśnie pomocnicze, a tak to samych mięśni brzucha nie robiłem. Teraz podłapałem taką dosyć dobrą metodę na to, żeby mięśnie brzucha robić na początku treningu, w ramach nawet rozgrzewki powiedziałbym, zrobić sobie jedno, dwa ćwiczenia tak dosyć porządnie i robić to za każdym razem, kiedy macie trening siłowy, czyli w moim przypadku jest to co drugi dzień. Teraz będę atakował brzuch, więc myślę, że sytuacja trochę się poprawi. Nie liczę na to, że teraz zbuduję nie wiadomo jakie mięśnie brzucha. Wydaje mi się, że i tak one są, z tym, że no, nigdy nie miałem okazji ich widzieć w pełnej okazałości, jako że nigdy nie doszedłem do takiego poziomu tkanki tłuszczowej, że faktycznie ten sześciopak się odsłonił. Raz byłem w sumie
w przedziale 8% raz w życiu doszedłem do takiego poziomu tłuszczu i tylko pamiętam z tego, że czułem się fatalnie, jako że to była moja pierwsza taka konkretna, naprawdę konkretna redukcja. Robiłem to, pamiętam, na jakimś konkurs był na jakimś forum i to było chyba moje pierwsze udzielanie się na w ogóle jakimś forum i tam do zdobycia, do wygrania była chyba ławeczka do wyciskania na pierwszym miejscu i właśnie chciałem, żeby to był taki dodatkowy powód tego, czemu zrobię tą swoją pierwszą redukcję, ale pamiętam, było dosyć fatalnie i myślę, że moja dziewczyna też może coś na ten temat powiedzieć, bo powiem wam, że wszystko było do dupy i nic nie działało, ale to z tego powodu, że byłem dosyć mocno niedoświadczony, w sumie w 100% niedoświadczony i to było po prostu wycięcie wszystkiego, masy mięśniowej, tłuszczowej i przy okazji też chęci do życia. Teraz ta redukcja, tak, idzie ona wolniej, ale w ogóle nie idzie ona kosztem tak jakby mięśni, wiadomo, trochę siły spada przez to, że no siłą rzeczy redukcja długoterminowa to jest spadek siły i spadek masy mięśniowej, natomiast właśnie ten spadek masy mięśniowej jest, powiem wam szczerze mówiąc, ograniczony do minimum. Jedyne, z czym się zmagam, to jest właśnie retencja, ale to też wydaje mi się, że w dużym stopniu może być przez złą dietę, do której przyznaję się, że faktycznie, znaczy złą. Zdarza się dosyć często, że wpadną jakieś syfy, które teoretycznie mogłyby tam nie być i właśnie jestem na etapie realizacji tego przedsięwzięcia, czyli po prostu wywalam z diety wszystkie takie śmieci mocno solone, nie będę jadł praktycznie nic ze sztucznym cukrem dodanym do tego, to będzie de facto ciężka misja, bo we wszystkim praktycznie jest cukier, nie wiem czy słyszeliście, ale wszystko dosłownie praktycznie ma dosypany cukier, także zadowolę się owocami, jest to też cukier, natomiast jest to inny cukier, jest to naturalny frukt, to trochę inne, inaczej działa i też będę ją jadł około treningowo, więc oprócz tego robię po każdym treningu 10 minut przynajmniej cardio, to jest 10-15 i w dni bez siłowni robię tego cardio, powiedziałbym, to też w zależności od tego jak się czuję, ale uśredniając powiedziałbym 30 minut, nie wiem czy to nie jest za mało, jeżeli chodzi o kalorie, to w tym momencie staram się jeść, staram się nie przekraczać 2500, czyli znowu obciąłem troszeczkę, no ale siłą rzeczy trzeba te odcinki robić, jeżeli jest się na redukcji, z tym, że trzeba mieć na uwadze to, że jest łatwo zepsuć sobie metabolizm i zejść za nisko. Można schodzić nisko, ale trzeba wtedy częściej podbijać te kalorie, albo trzeba po prostu trochę ostrożniej schodzić i znać swoje ciało. To tyle z tego komentarza z treningu, taki szybki update, co tam u mnie, w sumie to po prostu grind, czyli wkładanie naprawdę dużej ilości czasu i pracy i teraz tylko potrzeba czasu, żeby zobaczyć dobre efekty. Kolejna część vloga. Moi drodzy, jestem już w domu. W tej chwili jest godzina 15:45. O godzinie 17 jest ostatnie wejście do muzeum, więc musimy naprawdę się streszczać, dopiero co wróciłem do domu. I pierwsze co wezmę, jak to znajdę, to jest guarana. I powiem wam, że guarana w takim momencie, a propos właśnie, zmuliło mnie niesamowicie w autobusie jak wracałem. I jeżeli brało się wcześniej, uprzednio, w ciągu dnia kofeiny albo piło się rano kawę, to następna i następna porcja kofeiny nie będą już tak skutecznie działać. Natomiast guarana nie ma takiego efektu, że tak powiem, uodpornienia się, że jak weźmiesz trochę rano, później weźmiesz po południu, to jest to mniej odczuwalne. Jest w dalszym ciągu tak samo odczuwalne, przynajmniej z mojego doświadczenia. Nie wiem jak jest z wami. No i właśnie muszę odpalić sobie miareczkę, bo bateria się kończy. Muszę odpalić miareczkę, bo po prostu nie dam rady nigdzie pójść. A nie mogę jeszcze zakończyć dnia. Jeszcze nie pora. By the way, to jest smak, ta miarka jest bardzo mała, ale smak tej guarany jest naturalny, więc jest to strasznie, strasznie gorzkie. Jeżeli ktoś próbował guarany o smaku naturalnym, wie, że to jest po prostu obrzydliwe. Naprawdę jest, po prostu jest tak gorzkie. A jeżeli chodzi o mój posiłek potreningowy, to jest 250 gramów gotowanej fasolki zielonej, 180 gramów pieczonego kurczaka, to jest sos czosnkowy, to jest salsa pomidorowa, te sosy dają mi dodatkowe 100 kalorii, więc nie jest to źle, a kurczak staje się znacznie, znacznie smaczniejszy, to jest kefir bądź też maślanka, nie pamiętam, w sumie jedno chuj, polecam, ma dużo białka, ma dużo dosyć dobrych kultur bakterii, które w sumie są praktycznie probiotykami.
A Juri Linkista, to będzie takie... Więc właśnie wyszliśmy z muzeum i muszę od razu was przeprosić, bo w bardzo wielu miejscach światło miało taką samą prędkość klatek, co nagrywanie kamery, nie wiem jak to inaczej nazwać. Więc wielu rzeczy nie mogłem nagrać i właściwie to nie było sensu tam nic gadać, bo wszyscy byli cicho. Jak to w muzeum, większość osób była cicho i skupiała się na wystawie. No było co, ciekawie, na pewno fajnie zrobione muzeum. Nie? Tak, bardzo fajnie. Jest bardzo ciekawa wystawa, w sensie scenografia. To tak, ja twierdzę. No, więc tak było. Ja jestem dzisiaj strasznie zmęczony. Ten vlog będzie beznadziejny. W sumie nic nowego, nie? Musi być lepszy niż Adriana. To będziecie rywalizować. Lody, lody, lody. Lody dla ochłody. A w lecie lody są najlepsze. You need to shut the fuck up! Wrócimy już do domu i właśnie zajadam się owsianką, którą sobie zrobiłem. W stylowym garnuszku, jak zawsze. Co jest w środku? Jest mleko, jest białko, są płatki owsiane, są truskawki i jest jeszcze trochę serka waniliowego, no i oczywiście szczypta soli, o której ostatnio wspominałem, że fajnie warto dodawać do owsianki, podkreśla to trochę jej smak. Do tego suplementy, green tea, L-karnityna. Postawi mnie to w kaloriach z rzędu 2300. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o białko, jeżeli chodzi o inne makroskładniki, węglowodany, tłuszcze, nie mam pojęcia. Jeżeli miałbym strzelać, jeżeli miałbym się zastanowić, to białka jest zawsze z reguły wpada blisko 200 gramów. Nie jestem przekonany, czy powinienem mieć więcej, to jest to... Można dyskutować na ten temat, niektórzy uważają, że można jeść, że trzeba jeść dużo białka, inni uważają, że jest to trochę niezdrowe, wcale tak dużo białka nie potrzeba. Moim zdaniem przy takich treningach z taką masą ciała pomiędzy 200 a 250 jak będę, to będzie dobrze. Może poniżej 200 faktycznie nie warto schodzić, bo nie będzie się wykorzystywać tak jakby tego potencjału na maksa. Jeżeli chodzi o muzeum,
Fajna sprawa, polecam zobaczyć. Ja nie jestem zbyt sentymentalną osobą, ale mimo to to muzeum było całkiem, uważam, niezłe. I to jest zakończenie tego vloga. Dzięki, że ze mną byliście. Następnym razem Adrian przejmie kamerę. Zostawiajcie łapki, subskrybujcie. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to przede wszystkim witam. Właśnie mamy serię vlogów, którą będziemy kontynuować do końca naszej redukcji, więc jeżeli jesteś osobą nową, myślę, że warto zasubskrybować i kliknąć taki dzwonek obok napisu subskrybuj, żebyście mogli śledzić nasze poczynania i również zobaczyć, jak nasze plany będą rozwijać się w niedalekiej przyszłości. Dzięki za oglądanie. Na razie.